Listę wykonawców Suwalki Blues Festiwalu otwiera Martyna Jakubowicz koncertem inauguracyjnym. To właśnie jej wystąpienie będzie emitowane na żywo na antenie radiowej Trójki. Martyna obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia twórczości artystycznej. W naszym mieście 6 lipca wystąpi razem ze swoimi przyjaciółmi. Na scenie plenerowej zaplanowanych jest już 12 koncertów głównych. Podczas 10 jubileuszowego festiwalu publiczność będą czarować i magnetyzować goście z zagranicy. Blues Brothers Band, Dol Brummel, Joe Louis Walker, Eddie Martin, Eddie Angel, a także oklaskiwane przez nas osobistości polskiej sceny bluesowej, Jam oraz Nocna Zmiana Bluesa. Trzy główne gwiazdy. Przede wszystkim jest to zespół Blues Brothers Band w oryginalnym składzie. Wprawdzie z tego oryginalnego składu są tylko trzy osoby, ale bardzo jest to dość technicznie duże przedsięwzięcie, bo sprowadzenie zespołu, który w swoim składzie ma 12 muzyków zza wielkiej wody, że tak powiem, z USA, jest no dość takim technicznie ciężkim problemem. Zespół zagra w niedzielę, będzie gwiazdą, zagra w sobotę, przepraszam, będzie gwiazdą sobotnią, a w piątek wystąpi również znana postać, gitarzysta Dol Brummel II. Jest to gitarzysta Erika Claptona i głównie z tego jest znany, ale również jest gitarzystą w projektach Rogera Watersa, lidera zespołu Pink Floyd. Trzecią gwiazdą jest zespół Jam, o którym wspominali już moi przedmówcy. Zespół Jam wystąpi w niedzielę. W niedzielę również wystąpi zespół Nocna Zmiana Bluesa, Stowarzyszenie Miana Błędowskiego oraz angielski gitarzysta Eddie Angel. Oprócz tych trzech wykonawców, trzech głównych gwiazd, wystąpi amerykański gitarzysta Joe Louis Walker. Wspomniany również wykonawca Fantastic Negrito, który jest laureatem Nagrody Grammy. To też jest taka ciekawa, no, trafiliśmy, gdzie, że tak powiem, w dziesiątkę. Negocjacjami i doborem gwiazd zajął się Jan Chojnacki. SOK rusza z promocją. Weszliśmy z bardzo ciekawą ofertą na trzy porty lotnicze. Suwałki Blues Festival będzie reklamowany na lotnisku w Modlinie, na lotnisku w Gdańsku i na lotnisku w Katowicach. Również korzystamy z dużych zewnętrznych billboardów Ströera, który jest naszym partnerem już od wielu lat w tym przedsięwzięciu, i w 16 największych miastach w naszym kraju rozmieszczamy ponad 175 dużych billboardów. Na jubileuszową edycję zaprasza też prezydent Suwałk. Pogoda jest zamówiona. Zamówiona. Tak, oczekujemy jednak, żeby ten deszcz w końcu przestał padać. Ma dobrą okazję, bo 10. edycja, trzeba w jakiś to sposób podsumować. Oczywiście rozpoczynamy w czwartek, kolejna tablica będzie na ulicy Chłodnej odsłonięta. Jak 10. edycja, to również i najwyższy rekordowy budżet tegorocznego festiwalu. Takiego budżetu nie mieliśmy dotychczas. Udało nam się wygospodarować i z budżetu miejskiego, i z innych źródeł dodatkowe takie środki finansowe. Muzyka będzie rozbrzmiewać także na małych scenach plenerowych oraz w klubach. W tym roku festiwal będzie dłuższy o jeden dzień, a na jego organizację Urząd Miejski przekaże około 1 700 000 zł.